złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Dobra, Cipek, to powiedz mi teraz, którą spawarką zespawasz cienką blachę? Elektrodową czy migomatem? O Jezu. Elektrodową. Dobrze! Naprawdę? Naprawdę, to zaraz wezmę ten migomat i się tak p*** nim w łeb, że się nauczysz, do czego służy. Elektrodłową cieniutką blachę rzezać to tak jakby z dupy do mordy zaorpruł ludzką samicę. Na początku fajnie, a potem... żadna robota. Na rozkaz, panie Kleksie. Czy wiesz, Michałku, do czego potrzebny jest putas? No nie. I bardzo dobrze. Inaczej musiałbym strzelić ci w łeb z rewolweru laserowego. A tam jest tylko 6 kul. Mógłbyś ujść z życiem, a tego bym sobie nie darował. To mogę już iść? Kończę wbijać nowe numery w silniku, a jak tak dalej pójdzie, to znowu zostanę po godzinach za psi w dupę. No nie wytrzymam, nikt nie zwraca uwagi na helikopterek meteorologiczny, można nim latać wszędzie. Puta zda mi niewidzialność i złoto z obrabowanego banku. Przykro mi, Michaś. Musiałem się komuś wygadać. Do widzenia. Panie Kleks, co z tym? Co to jest? Na moje oko... szmelc. Co proponujesz? Naprawić, podmalować jako tako tu i tam. I obchnąć na e-bazarku. 50-50? 40-40. Pokaż to. Sam tego nie podreperuję. A laserowe kule w rewolwerze się skończyły. Zgoda. No i zajebiście. Gotowe? Ma pan konto na e-bazarku? Moje jest zawieszone. Nie płaciłem. Panie kapitanie, a takie pytanie... Żeby jeszcze jedno słowo, a tak ci że się zesram. Chyba zesrasz. Nie tym razem. Srać mi się chce. A kibelek wielczu zalany pod kurek. Zamknięty. Tak czy inaczej, leszcza na pęczak. A zanęta? Prawdziwy mistrz nie zdradza sekretów. Mogę jedynie powiedzieć, że w domu pachnie ziemniakami, jakby rodzina miała przyjechać w goście. Kartofle z makaronem i namoczona bułka tarta. Swój swojego z daleka rozpozna. Krzysztof. Ratuj się, kto może! Zaatakował nas jajar! No nareszcie na p***nie! No pierd***! Osłaniajcie mnie, tępe ch***! I wtedy jajar zalał się krwią i martwy podryfował w kosmos. Koniec. Cholera! Porwali ci ciężarną kobietę, a ty nic nie mówisz, tylko sam lecisz. I widzisz, jak się kończą takie afery? Zaj***li ci rakietę. Jak ręka? Seba trochę podkoloryzował. Nie było żadnej strzelaniny. PKS złapał gumę i dlatego jesteśmy tak późno. A propos późno. Proszę o wydanie Orzeła 7. Muszę odnaleźć konkubinę. No i gdzie polecisz? Nawet nie wiesz, gdzie i kto ją porwał. Chwila. Przecież w Putasie był lokalizator. Namierzymy ich. Już próbowałem. Cisza. A ten twój to jest ch***owy. Wystarczy wpisać Putas w Humi.
ty asy. No i jest. Planeta Brudny Szutas, sektor północne jaje. Jeszcze dokładniej, proszę bardzo. Brak danych. Bomba czeka, jakieś wsparcie bym ci dał. Cholera, sobota. Może Głuś jeszcze trzeźwy. Jeżeli słyszysz te słowa, to wiesz, gdzie mnie szukać. Za późno. Czaszka dupy. Z zewnątrz wygląda jak zwykła ogromna czaszka dupy, ale w środku to baza nuklearna. Kto wie, może mają nawet bombę nuklearną. Janusz, czysto? Schludnie. Choć nas ranę. Tępy f***. Pytałem o strażników dupy. A, to jest dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficery, 5, 6, Fabian, jak Boga kocham, zaraz wezmę tą strzelbę laserową i rozp***ć nią łeb. Albo sobie palny w ryja jak ten prokurator z telewizji. Wszystko mi jedno, już dłużej nie zniosę tej zastranej wyliczanki. To ty mnie nie w***. Cały dzień stoi, jakby łaskę komuś robił, gęby nie otworzy, żeby pogadać, tylko papierocha jednego za drugim, śmierdziel jeden. 7, 8, 9, 10 i raz, dwa, trzy, cztery... A czekaj, ile gwiazdek masz na pagonach? Żadnej. Łow, to tyle co ja. Mogę ci spokojnie obliżać, fiucie jeden. Droga wolna. I to jest to? Kropka w kropkę, jakby wyszedł z fabryki. A jaki brzydki. No nic, najważniejsze, że działa. I tu jest mały problem. Nie działa. Plan B. Cały misterny plan z Putasem strzelił psa w dupę. Nie będę bogaty. Całą tą budę i jej personel wziąłem na kredyt. Planowałem okraść bank, w którym się zapożyczyłem, żeby móc go spłacić. Wszystko się zesrało. A do roboty na pewno nie wrócę. Zanim wypiję cykutę... Macie, aby to było trzęsienie ziemi, a nie wybuch. Jestem ubezpieczony tylko od klęsk żywiołowych. Ja jednak wybuch. Zapłaci mi ten twój Romeo za ścianę. Aj, zapłaci. Wyłaź. Wstawaj, będziesz moją hipoteką. 10, 9, 8, a 3, 2. Co jej zrobiłeś, tępy ch***? Nie wiem. Chyba się zeszczała. Czekaj. Tytus, ja rodzę! Odbierzesz poród! Zwariowałeś. Jestem ginekologiem, a nie położnym. Rób co mówię, bo następna seria będzie w dupie! Dobra, spokojnie. Czy jak to było? Ile dziur? Jedna. Będzie łatwiej. Nie trzeba nasłuchiwać, z którego lecą jaja. Całe górne piętro płonie. Streszczaj się! Tak jakby to ode mnie zależało. Weź tu odbieraj warchle w sytuacji stresowej. Dobra, spokojnie. Czy ktoś ma scyzoryk? Że co? Że niby jak rybki łowię, to noszę ze sobą nożyk. A dobra, masz. Ale do zwrotu stalowy. Chłopiec czy dziewczynka? Czy ja wiem? Trudno powiedzieć. Trochę ma tego mało. Posłuchaj, śmierdząca pindolem dupo. No faktycznie mało.